Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Dzisiaj, kilka słów o kolejnej maszynie z czasów I wojny światowej. Chociaż tym razem przyznam, że wybór był dość przypadkowy, no bo kto z państwa słyszał o austro-węgierskim lotnictwie myśliwskim? No właśnie, praktycznie nikt. Podczas I wojny światowej przemysł austro-węgierski miał poważne problemy z dostarczeniem dobrych samolotów, i to już od samego początku wojny, było widoczne w powietrzu. W 1916 roku rozpoczęto jednak pracę nad rodzimym samolotem myśliwskim, który przynajmniej w założeniu powinien nadawać się do prowadzenia walk powietrznych. Był to jeden z powodów, dla których wytwórnia Aviatik, zlokalizowana we Wiedniu, przędła bardzo cienko. Konieczne okazało się poszukanie nowych inwestorów, do których zaliczał się Julius von Berg. Po przejęciu firmy, Berg rozpoczął pracę nad stworzeniem nowego samolotu myśliwskiego, który miał zapewnić firmie sukces. Generalnie dwa pierwsze projekty opracowane przez Berga, które przedstawił w Flieger Arsenal we Wiedniu, nie wzbudziły entuzjazmu władz, które miały cichą nadzieję, że Berg zajmie się budową samolotu dwumiejscowego lekkiego rozpoznawczego i bombowego. Ostatecznie Berg postanowił realizować jednocześnie program budowy samolotu bombowo-rozpoznawczego i jednomiejscowego myśliwca. Niestety okazało się, że wytwór firmy Oster Reisische Ungarische Fabrik Aviatik we Wiedniu nie jest tak dobry jak chciałby tego jego konstruktor. Pomimo problemów z dokończeniem projektu, informacje o działaniach podejmowanych przez Berga dotarły do Emila Uzelacza, stojącego na czele austro-węgierskiego lotnictwa wojskowego oficera. W sierpniu 1916 roku, po zapoznaniu się ze wstępnymi planami obu maszyn, Uzelac nakazał nadać obu projektom, tworzonym przez Berga najwyższy priorytet. Szybko okazało się że doprowadzenie samolotów do odpowiedniego stanu będzie wymagało jeszcze trochę czasu, ale wszystko po kolei. W sierpniu 1916 roku wyszło na jaw, że projektowany przez von Berga samolot D1 to dwupłatowiec o konstrukcji mieszanej, napędzany silnikiem Austro-Daimler. Pierwsze próby przebiegały całkiem nieźle, dlatego też władze zdecydowały się na zamówienie 100 samolotów w tym trzech prototypów i czterech samolotów przedprodukcyjnych. Później ilość maszyn ze serii przedprodukcyjnej zwiększono do siedmiu egzemplarzy. Samoloty te miały być napędzane silnikiem Austro-Daimler o mocy 185 koni mechanicznych. Pierwszy prototyp noszący oznaczenie Aviatik 3019 wzbił się w powietrze 2 lub 4 września 1917 roku. Pilot-oblatywacz nie mógł nachwalić się zwrotności i dobrej prędkości wznoszenia. Testy wykazały jednak, że konstrukcja nowej maszyny jest delikatnie mówiąc zbyt delikatna. Już podczas testów drugiego prototypu doszło do pęknięcia skrzydła w trakcie prób statycznych. Niepokojące sygnały docierały do wytwórni już wcześniej. 16 października 1916 roku w Aspern, podczas oblotu pierwszego prototypu noszącego oznaczenie 3014, doszło do katastrofy, w której zginął pilot oblatywacz. Później trwały prace nad stworzeniem jednocześnie trzech różnych odmian, noszących oznaczenia 3019, 3020 oraz 3021, które nieznacznie różniły się od siebie. Wszystkie jednak miały ten sam problem wytrzymałość. Po drobnych przeróbkach udało się jednak doprowadzić konstrukcję do odpowiedniego stanu. Ostatni z prototypów został pomyślnie przetestowany w marcu 1917 roku, a później służył do prac nad eksperymentalnym samolotem Aviatic D2, którego skrzydło nie posiadało żadnych usztywnień. Tymczasem położenie armii austro-węgierskiej na frontach stawało się trudne. W jednostkach lotniczych odczuwalny był brak samolotów, brakowało także doświadczonych pilotów którzy zdołaliby powstrzymać działania liczniejszych i latających na często lepszych jakościowo samolotach produkcji francuskiej, za sterami których siadali piloci włoscy i francuscy, a później także angielscy. Konieczne okazało się więc rozpoczęcie produkcji seryjnej nowego samolotu myśliwskiego. Ta jednak, jak wszystko w Austro-Węgrzech, napotykała na poważne trudności. Zgodnie z pierwotnymi deklaracjami producenta samolot miał być uzbrojony w dwa zsynchronizowane karabiny maszynowe Szwarceloze, jednakże pierwsze egzemplarze seryjne samolotów, które zaczęto kierować do jednostek liniowych począwszy od maja 1917 roku, miały tylko jeden karabin maszynowy. Jednocześnie rozpoczęcie pełnowymiarowej produkcji seryjnej trzeba było odłożyć w czasie w celu wprowadzenia kolejnych poprawek konstrukcyjnych, które miały przyczynić się do wzmocnienia konstrukcji samolotu. Oznaczało to kolejne przestoje. W końcu produkcja rozpoczęła się w sierpniu 1917 roku, jednakże pomimo zobowiązań Aviatica samoloty nadal docierały tylko z jednym niesynchronizowanym karabinem maszynowym brakowało im siły ognia. Problem z synchronizatorem udało się rozwiązać dopiero na początku stycznia 1918 roku, przy czym rozwiązanie problemu uzbrojenia samolotu potraktowano dość niekonwencjonalnie. Najpierw jeden karabin maszynowy umieszczano poza tarczą śmigła nad kabiną pilota. Potem pojawiła się opcja montażu dwóch karabinów maszynowych, które umieszczano nad tablicą przyrządów w pobliżu kokpitu, tak by była możliwość ich przeładowania w powietrzu. Jednocześnie trwała produkcja czterech różnych serii samolotów, które różniły się zastosowanymi silnikami, a także wielkością zamówień, jakie na nie złożono. Zakładano, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do grudnia 1918 roku Armia Austro-Węgierska otrzyma 990 samolotów. Niestety, jak powszechnie wiadomo, w Austro-Węgrzech nic nie szło zgodnie z planem, zwłaszcza podczas I wojny światowej. Mimo wszystko samoloty cieszyły się dużym uznaniem wśród pilotów, którzy zdawali sobie sprawę z wad konstrukcyjnych nowego samolotu, ale starali się o tym nie myśleć. Znacznie bardziej interesowało ich, że samolot jest szybki, ma dobre właściwości lotne i co najważniejsze jest zwrotny, a ponadto jest w stanie atakować wszystkich przeciwników z przewagą wysokości. Ponadto kokpit zapewniał dobre pole widzenia i co chyba najważniejsze był wygodny. Samolot zyskał sobie grono licznych sympatyków w miarę wprowadzania kolejnych odmian, gdyż początkowo było sporo głosów krytycznych. Nie oznaczało to jednak, że problemów nie było albo że zostały one całkowicie usunięte. Wprost przeciwnie. W związku z tym, że znaczna część produkcji była realizowana przez inne firmy, które uznały, że projekt przedstawiony przez Aviatica to takie ogólne założenia. Pojawiało się wiele wersji licencyjnych, i tak na przykład samoloty z serii 115 były produkowane przez wytwórnię Learner we Wiedniu. Samoloty z tej serii miały paskudną tendencję do uszkadzania tylnych krawędzi skrzydeł podczas wykonywania manewrów z dużą prędkością. Dlaczego? Ano dlatego, że w wytwórni Learner we Wiedniu uznano, że oni zrobią lżejsze skrzydła niż przewidywał to projekt. No bo kto zabroni bogatemu? Na tym jednak nie koniec. Jeśli w samolotach licencyjnych nie występował problem ze skrzydłami, to często zawodny okazywał się silnik, który grzał się jak no bardzo się przegrzewał. Wymiana silnika nie wchodziła w grę, więc mechanicy zaczęli stosować różne, przedziwne metody. Jedną z popularniejszych było usuwanie osłony silnika i wykonywanie lotów z odkrytym silnikiem. Samoloty latały więc albo z całkowicie zdemontowaną osłoną, albo zdarzały się sytuacje, gdy jednak jakaś część okaptowania silnika była zachowana. Pomimo licznych wad, samoloty były wykorzystywane aż do końca wojny. Na froncie włoskim wykorzystywano je na przykład do prowadzenia zadań eskortowych dla samolotów rozpoznawczych. Jednakże większość jednostek myśliwskich, których na froncie włoskim nie było aż tak znowu wiele, wolała wykorzystywać do zadań bojowych samoloty Albatros D3, które produkowano na terenie dualistycznej monarchii na niemieckiej licencji. Co się jeszcze tyczy samolotu Aviatic Berg d1, to warto wspomnieć, że planowano stworzenie kilku dodatkowych wersji. I tak miała powstać wersja przeznaczona do lotów na dużych pułapach z mocniejszym silnikiem o mocy ponad 200 koni mechanicznych, a także odmiana trójpłatowa, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo kres tym ambitnym projektom położył koniec I wojny światowej, który dla Austro-Węgier oznaczał kres istnienia dualistycznego cesarsko-królewskiego państwa. W czasie I wojny światowej na samolotach Aviatik Berg D1 latali również Polacy, walczący w szeregach lotnictwa Austro-Węgier. Na pierwszym miejscu należy wspomnieć o służącym we Flik 60J austrowęgierskim Asie Myśliwskim rodem z Krakowa, który zwał się Franklinke Crawford i odniósł 27 zwycięstw powietrznych. Trudno jednak powiedzieć, czy Franka można określić mianem Polaka, gdyż był on synem oficera armii austriackiej Adalberta Linke i jego żony, angielki Lucy Crawford. Tak czy inaczej, Frank Linke Crawford odniósł sporo sukcesów, m.in. na samolocie z numerem 115-32, na którym zestrzelił 7 samolotów przeciwnika i na którym zginął 31 lipca 1918 roku. Przyczyna katastrofy to wada konstrukcyjna Aviatica. Kolejny Polak w austro-węgierskiej służbie od 12 czerwca 1917 roku latał we Flik-32, który skierowano na front włoski. Jednostka korzystała z samolotów Aviatic Berg D1, a wśród jej pilotów był latający na samolocie z numerem 3817 Oberleutnant Marian Gaweł. Kolejny Polak Leon Mazurczak. Służył w Flik 37, Flik 28 i Flik 4. Uzyskał trzy oficjalnie potwierdzone zwycięstwa powietrzne. Pierwsze z nich odniósł w dniu 4 kwietnia 1918 roku podczas lotu na jednomiejscowym samolocie myśliwskim Aviatik Berg D1. Wówczas Mazurczak zestrzelił nad włoskim lotniskiem Trevigiano jednego z dwóch atakujących go nieprzyjacielskich pilotów myśliwskich, którzy korzystali z nowoczesnych francuskich samolotów Newport. Kolejne dwa zwycięstwa Mazurczak odniósł już na dwumiejscowym samolocie rozpoznawczym Hansa Brandenburg C1. Następnym Polakiem latającym na samolotach Aviatic Berg był Ernest Piech, który w kwietniu 1918 roku otrzymał przydział do jednostki myśliwskiej FLIK 74J na froncie włoskim, latającej właśnie na tych maszynach. W dniu 15 czerwca 1918 roku pilot ten wykonał lot bojowy. Niestety, po starcie do drugiego lotu, który miał wykonać tego samego dnia, jego samolot spadł na ziemię. Prawdopodobnie na skutek awarii silnika i piech zginął. W maju 1919 roku wpłynęła także oferta z firmy WKF z Wiednia na dostawę myśliwców Aviatik Berg D1. Propozycja ta była skierowana do rządu polskiego, który potrzebował samolotów, jednakże oferta nie wzbudziła wówczas większego zainteresowania polskich władz wojskowych, a teraz już tradycyjnie Pora na garść danych taktyczno-technicznych. Rozpiętość samolotu różniła się. W przypadku górnego płata było to 8 metrów, w przypadku płata dolnego 7,88 metra. Samolot miał 6,95 metra długości, 2,48 metra wysokości, a jego powierzchnia nośna wynosiła 21,8 metra kwadratowego. Masa własna to 610 kg, a masa startowa 852 kg. Samolot rozpędzał się do prędkości 185 km na godzinę. Jego pułap maksymalny to 6100 m, a długotrwałość lotu dochodziła do dwóch godzin. Uzbrojenie składało się z jednego lub z dwóch karabinów maszynowych Schwarzlose M0712 kalibru 8 mm. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowania, jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i patronite'a, do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTubem znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey. A ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających: Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa, Jakraka, Andrzeja Rada, Grabka, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R, Roberta Banacha, Tomasza M, Tomasza K, Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G, Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego. Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankinsana i Hena Gliego. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, no i mam nadzieję, że nie pomyliłem kolejności. Cześć i czołem.